śmieszne. Woman. Śmieszne memy i filmiki dla dorosłych, 10 tysięcy członków. Skąd miałaś na niego kasę? A długo gadać, dobra, zapraszam. Fucking right in the pussy! Ej, weź mi na głupie pytanie Onet. Było ich dużo. Co zrobić, gdy moje dziecko szczypie stoły? Co byście zrobili, jakby wam nauczyć się pierdów w twarz? Leci krew z nosa, czy założyć podpaskę? Czy mogę być w nim ciąży? Wczoraj całowałem się i jeździłam całym ciałem po zdjęciu Justina Biebera. Jednym słowem powiedzmy, że jeśli mogę być w nim ciąży, liczę na nas. Tak, i urodzi zdjęcie. A propos, aliście się bez gumki czy z gumką? XD. Tak, tak, pewnie będziecie mieli małe Justinki. Niech już coś uderzy. Ej, też tak masz podczas strachu. Ja myślałem, że to serio kura. Maciek? Ja też tak myślałem. Maciek, żyjesz? Duszę się. No. Aha, bo nie, on nie... Aha, bo nie ma... Jesteś... Chyba. Albo jesteś strony po prostu. Children who love me, I am a victim of police brutality, no. Ale wam już teraz mówię. I'm the victim of hate. O, skończy pies. Skoń. Ja pierdolę, co za kurwa nie do rozwoju. Znaczy, ten film był śmieszny na poziomie tego, kiedy wystrzeli. O nie, ale wystrzeli, albo jeden, nie? Przepraszam. Zabiłem go znowu. A widziałeś tego mema, nie, widziałeś tego mema? Nie. Nie kurwa. Co oznacza słowo PiS? Co napisałeś? Kurwy i złodzieje. To chyba kumiso pierdoli złym duszą. Ja tę bajkę inaczej zapamiętałem. Słuchajcie, grupa problem. Wykonałem test ciążowy, ale jako że zrobiłem to pierwszy raz, to nie wiem co oznacza ten wynik. Wyjaśniłby ktoś, wydaje mi się, że urodzę się 6,5 dziecka, ale chciałbym poznać opinię ekspertów. Dobrze, jako iż nie mam wykresu ani tablicy, pokażę to wszystko na kamerze. Oczywiście założę moje gogle, przez które nic nie widzę. Wyszło jej tam 36, tak? Mu. Mu. O, to jeszcze gorzej. Dobra. Eryk, to jest Eryk. Eryk, dobra, Eryku. Słuchaj. Ty będziesz Maciek, który rysował wszystko, o, nie? Jak macie 36, tak? To powiedzmy, że to jest linia. Pół. To jest ta linia środkowa pomiędzy nimi. Jakby wyszło 6, to by było w ton na ukos. Nie wiem. Czekaj, bo ja dawno tego nie robiłem, ja na biologii. Powiedzmy, że to jest nasza połowa, no. Tak? To jest ta 30. Nie pytaj, skąd mam kijek w tym. Powiedzmy, że to jest ta pół, nie? No. Mogę ukrzyżować Jezusa tutaj? Zbanują. Tak, zbanują to. A, szkoda. Ej, a może dać tutaj moją głowę? Możesz to wyciąć i tak na krzyż dać? Musimy potem zdjęcie wyciąć. Chociaż mam twoje jakieś zdjęcie, to tu powieszę. Masz. Tak. Tu. Widzicie mnie na tym krzyżu, tak? To teraz zrób jeszcze tutaj ogień. O, czekaj. Tutaj ogień. Ej, ludzik mi z tego wyszedł. Cześć, panowie! Poczekaj. I to jest ta linia na boku, nie? Jakbyś... No. Czy ja zrobiłem skrzypca? Spróbujcie, grają. Czekaj. I może poszukaj moich śmiesznych mord. Może to jest... Nie, wow, w końcu obejrzę film w totalnym spokoju. Bachor, nie. Bachor, nie. Mem o FNAF-ie, to ja chcę obejrzeć mem o FNAF-ie. O, Michał, słyszałeś? Michał, czy się biją? Wodę piłem! Nie, tym razem nie. Naw. Ej, Bachor.
Hola, niño. In the summer, when I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. Co to kurwa klip jest? Bo nie poczułem jeszcze. Schodzisz po schodach. U mnie schodzisz i widzisz. Czy to jest ta postać, która szła za tobą na kafelkach? Usłyszałeś? Nie szła za mną, ona chciała mi tam skierować. Słyszałeś chodzenie na kafelkach, pajacu? Ostatni, ja chcę więcej. Nie, nie ostatni. Z tobą na pewno ostatni. Chyba, że się ogarnę. Dobra, zacznijmy od tego. Wam się pewnie pokaże ostatni najlepszy film na kanale Maćka. Nie wiem, masz na pracy się trochę przy tym odcinku. Tutaj dajmy napis. Jeżeli chcecie wspomóc Michała, to mu pomożemy. Jedna łapka w górę, to jeden IQ dla Michała. Pamiętajcie. Tu IQ dla Michała, tu kanał.